wsparcie. Chciałem pogratulować wszystkim zawodnikom. Mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej udanych gal. Było wszystko MMA na najwyższym poziomie. Naprawdę gratuluję wam wszystkim, bo daliście popis. No, wydaje majstersztyk. Każda walka niosła ze sobą kapitalne emocje. I dziękuję bardzo mediom, bo media coraz częściej promują zawodników, rozumieją MMA, coraz więcej nas jest w mediach, za to też również chcielibyśmy wam bardzo podziękować. Ja też chciałem wszystkim bardzo podziękować. Udało mi się z podringu zobaczyć całą galę, to jest pierwsza gala w moim życiu z podringu. Nie chcę mówić o oczywistych walkach, Michał, wiele innych. Chciałbym moje dziękuję zadedykować Różalowi. Wytłumaczę w jednym zdaniu dlaczego. Dlatego, że dokładnie taką postawę, jaką reprezentuję w ringu, reprezentuję ją też w życiu i ja to bardzo szanuję. Dziękuję. Brawo, Różal. Szanowni Państwo, więc to był głos właścicieli. Rozpoczynamy pytania dziennikarzy. Przekazuję mikrofon koledze Arturowi. Ręka do góry i rozpoczynamy konferencję prasową. Dobry, Maciek Kozłowski. Question to Helson and Nikes. What do you think about the fight and do you feel you dominated stand-up, you lost because of submission? Hi. Man, the fight was good. I was well prepared and man, he was better than me today. That's what I saw in the fight. Congratulations for him and I'll be stronger and definitely will not be the same. Thank you. Kolejna. Łukasz Adamiak, MMA24.net. Ja mam pytanie do pani Kamili Porczyk. Jak kondycyjnie czułaś się po tej walce? Byłam przygotowana na 3 rundy po 5 minut i kondycyjnie czułam się bardzo dobrze. No troszkę mi pobijała Iryna głowę, ale jakoś dałam sobie radę, trochę lodu. Jest teraz świetnie, czuję się bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam pytanie, Franciszek Gorgiew, MMAROX.pl. Ja mam pytanie do Anzera i do Kornika, bo obydwaj walka tak jakby została rozstrzygnięta na korzyść jednego, obydwaj siedzicie z dosyć niezadowolonymi minami. Jakbym mógł was prosić po 2-3 zdania komentarza na temat jej wyniku. No ja nie jestem zadowolony z takiego rozstrzygnięcia. No wiadomo, chciałem wygrać, ale nie. Chciałem wygrać, ale nie w taki sposób. No i tyle. Co ja mogłam powiedzieć? Poczekamy, badaliśmy protest i zobaczymy, czy kolanki były podniesione, czy nie, czy uderzyłem go w głowę. Poczekamy i dowiemy się. Jeżeli był na kolankach i uderzyłem, to przegrałem. I bardzo przepraszam właścicieli. Organizatorka KSW i Artura też. No tak wyszło, niestety. Ale myślałem, Artur podniósł kolanki i automatycznie zadałem to kolano. Nie czuję się, że przegrałem. Był pewny, że wygram. I myślę, że ja jeszcze raz pokażę, że ja wygram Artura. Proponuję, przekazujmy sobie mikrofon. Filip Lewandowski, MMA Octagon. Pytanie do Artura Sowińskiego. Czy nos jest złamany? Nie, nie wiem co dostałem, ale w nos chyba nie, bo mnie nie boli. No, więc nie, nie jest. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Paweł Słodownik, Polsat Sport. Ja mam pytanie do Jaya. Jay, w rozmowie ze mną powiedziałeś, że jak...
Michał Mater dla ciebie pokona, to pokona najlepszego Jaya w swojej karierze. Czy to był dzisiaj najlepszy Jay Silva, odkąd zacząłeś bawić się w MMA? I have no excuses. He won fair and square, so I'm not a sore loser. He won today. Like I said, this is just a sport. You know, you win some, you lose some. And tonight, like I said, it was his night. And you know, he put the game, he got the perfect game plan. He tied me down, and I was good. I came in shape. I have no excuses. No excuses at all, you know. He beat a good Jay. I mean, you know, he put a perfect game plan together, and that's what it was. I knew he was not going to stand up with me. We know that. He knew what I was coming to do, to knock his head off. And he came to take my neck off, so, you know, that's what it is. Jeszcze jak mogę dodać, chciałem coś powiedzieć, bo tak jak wcześniej zaznaczyłem na konferencji prasowej, że mogę nie przepadać z Jayem, nie lubimy się za bardzo. Chciał mnie znowu zirytować przed walką, ale byłem jak Hannibal Lecter. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na konferencji, że chciałem przeprosić fanów moich za wszystkich za to zachowanie, które ostatnio było, bo to było niehonorowe, ale naprawdę byłem pod wpływem nokautu. I nie chcę, żeby to wyglądało za bardzo sielsko, ale na pewno to nie był mój show, tylko to był nasz show. Więc Jay na pewno wygrał drugą walkę i chciałem mu oddać na drogę pamiątki po prostu pas na to, żeby miał na pamiątkę. Remember what I said, guys? How can you be mad at this guy? In the press, in the face off, I said it. He changed. He's not the same Mikhail like we saw it before. No. I said that. I remember. And he did change, bro. You became a better man. No. After the last ass whooping, you became a better man, for real. And like I said it, you know, this is just a sport. He's a champ. From now on, I'm start calling him the champ. He's not a champ no more. He's a champion. And this is yours, baby. You gotta keep this. You deserve it. Wyszło jak nad domem nad rozlewiskiem. Kto jeszcze uważa, że zawodnicy MMA to nie są sportowcy? Fair play. Guys, you guys love Mikal Jay Silva, right? What do you know him for? Mikal, you want to do one more? There you go. Okay. I'm tired, man. He tied me up. Like I said, he beat the best Jay Silva. He came with the perfect game plan, and you know he did what he got to do. Again, man, props to you. You fought, bro. He fought good. He did what he got to do. So I have no excuses, no more. But later on in the future, I'll work my way up, and if he still had the belt, and it's my time, and we fight again. If not, I mean, you know, like everybody, I'm gonna tell you this. This guy's right here. He make me a good offer, and I'm saying, guess that, they ain't going nowhere. So I'll be back. I promise you that I'll be back. It's up to these guys, but I'll sign a good contract, I'll be back. I want to remind you that you already have a contract for another 3 fights, so don't negotiate in front of these people. Thank you. I had a contract before and I was so mad and I was like, no, I'm not fighting Mikal anymore. So me and this guy, we argue a lot and basically I ripped off the contract that we had and I made him sign a good one. And he made a really good offer. I got money, baby. So I ain't going nowhere. I'm a guest every fighter. I cannot fight anywhere else. This is my house now, and I'm not going nowhere. You can ask these guys. I'm not leaving. This is my house. I got a full fight deal. I got 3 more. My last fight, we're going to do another one. So we fight Mikal again. Proszę bardzo. Jest jakieś kolejne pytanie? Pytanie do właścicieli KSW. Prosiliśmy, żeby pytania do właścicieli KSW zachować na kiedy indziej. Skupmy się na zawodnikach. To jest dzisiaj ich dzień, więc proszę, aby pytania były skierowane do zawodników. Proszę bardzo, następne pytanie. Piotr Pasieczny, MMA Oktagon. To pytanie pierwotnie miało być do organizatorów, ale zapytam Kubę Kowalewicza. Co myślisz o zmianie pokoleniowej w KSW? Jak widzisz szanse nowych, młodych zawodników? Czy nie uważasz, że undercard powinien być powiększony o
tych chłopaków, którzy biją się na amatorskich zawodach, amatorski puchar KSW naprawdę dają radę. I jestem pod wrażeniem twojej walki. Uważam, że bardzo dobrze się spisałeś. Co myślisz o nowych zawodnikach? Myślę, że jak najbardziej jest bardzo dużo zawodników godnych podziwu i rozwijających się w bardzo szybkim tempie. Myślę, że nie jestem jako jedyny, ale myślę, że powinno być powiększony undercard i powinno być jak najwięcej tych walk, bo naprawdę MMA rozwija się w takim tempie, że powinniśmy też patrzeć na innych zawodników. A jak mamy jeszcze Kubę przy mikrofonie. Kuba, chyba zdziwiony byłeś ty i twój obóz wynikiem, werdyktem walki. Chyba liczyliście, że to ty wygrałeś właśnie. Nie byłem niestety, nie byłem zdziwiony werdyktem. Szanuję decyzję sędziów. Myślę, że walka była dobra. Jeszcze musiałbym zobaczyć dokładnie, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że daliśmy dobrą walkę i dobrze się to oglądało. Mam dużo do poprawy i jeszcze mam na tyle motywacji, żeby zapierdzielać na tych treningach. Myślę, że wracam od poniedziałku znowu na treningi. Za 2 tygodnie szykuje się kolejna walka, więc będę się szykował i walczył dalej. Rozwijał się. Dzięki. Pytanie do Michała Dreszaka. Debiut bardzo udany, ale też trochę dziwna decyzja sędziego. Co o tym uważasz? No tak, debiut udany. No co do decyzji sędziego, tak, tutaj było w ferworze walki, także sędzia mógł to zinterpretować inaczej. W moim odczuciu kopnięcie było jak najbardziej poprawne i legalne, także no wynik tak naprawdę nie uległ zmianie, także nie ma pretensji do sędziego i cieszę się, że mogłem dzisiaj wystąpić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to oficjalnie kończymy konferencję po gali KSW 26. Brawa dla zawodników i zapraszamy już w maju na KSW 27.